To jest program Rozmowa Dnia. Mariusz Studzienny, kłaniam się Państwu bardzo nisko. A moim gościem jest pan Henryk Kroll, były poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej. I teraz uwaga, pierwszej, drugiej, trzeciej, czwartej i piątej kadencji. Dzień dobry, kłaniam się nisko. Dzień dobry. No, oczywiście dzisiaj mamy rocznicę częściowo wolnych wyborów. Pan również startował wówczas do tych wyborów, tylko to był Senat. Tak? W Senacie była większa szansa, bo to były wolne już całkowicie wybory. No, czy większa szansa? Szansa była oczywiście większa do Sejmu i to szczególnie ci z tej lewej strony. No mieli swoje gwarancje procentowe, 65%, jak dobrze pamiętam. Dokładnie. Tak? I oni praktycznie mieli tą drogę dość ułatwioną. Ale to tak żartem. Jednym słowem był to naturalnie Sejm kontraktowy, Senat kontraktowy. I powiem, że to rzeczywiście był przełom. To była rewolucja w obozie komunistycznym. I jak tak patrzę z perspektywy czasu, aż się dziwię, że Rosjanie nie zrobili tego, co ostatnio z Ukrainą. Bo no, Gorbaczow odpuścił. Ale pamiętam też słowa mojego ojca, który mówił, gdyby nie Gorbaczow, to mniejszość by była pogrzebana do końca. I to otworzyło wrota do wolności. Ten 89 rok przed czerwcem, pamiętam jak dziś, dzwonek do drzwi do domu ojca i dwóch panów. No tak był przełom kwietnia i maja. Jeden się nazywał Całka, a drugi się nazywał Sanocki. Ludzie Solidarności. Przypomnijmy dla tych, którzy nie wiedzą. I oni przyszli do nas apelować, a może byście się tak włączyli po tej rewolucyjnej stronie. Nie trzeba było nas namawiać, przekonywać. Mimo, że do ojca, mnie tam wtedy nie było, przyjechała też niewielka delegacja na czele z niejakim panem Leszkiem Müllerem. No, ale ojciec ich przyjął. Jak chcecie, to możecie panowie kawę sobie zażyczyć, ale obiecywać wam niczego nie będę. Widzę, że ze wzruszeniem pan przypomina sobie tamte czasy. Tak, a powiem panu, że nawet jak to mówiłem, to chyba pan wyczuł, że mi się lekko głos załamał. Głos łamał i łaskawa ku też się pojawiła. Czuć było, że ta wolność idzie? Czuć było. Czuć było i wtedy dla nas, dla mniejszości niemieckiej, ten 89 rok to było coś super, hiper. Bo mimo, że nas nie było w parlamencie, mimo, że nas w ogóle nie było, bo w lipcu odbywała się rozprawa sądowa w Opolu, gdzie sędzina jeszcze z tamtego układu powiedział, nie, nie ma was, nie ma nikogo. Ale niedługo potem, bo to był gdzieś wrzesień, znowu dwóch panów przyjechało do nas. Jeden się nazywał Wódkę, a drugi się nazywał Rzemełka. Potem byliśmy jakiś czas razem w parlamencie jako przedstawiciele Komisji Mniejszości i zaprosili nas do Sejmu na dzień, pamiętam, 3 listopada. I proszę sobie wyobrazić, ja potem byłem przez te ileś kadencji. 5 dokładnie. Wiceprzewodniczącym Komisji Mniejszości i tylu ludzi na Komisji Mniejszości, jak myśmy tam byli, tylu nie było.
naturalnie na tego typu posiedzeniach. Pełno. Zgodzi się pan z tym, że one są, że te wybory były częściowo wolne? Czy jednak to było, no historycy też kłócą się, prawda, o okrągły stół i konsekwencje okrągłego stołu, czy jednak to było maks, co dało się wtedy wyciągnąć z władzą komunistyczną? Mi się wydaje, to raczej był maks. To było pierwsze. To Polacy byli pierwsi, którzy zniszczyli komunizm. Proszę sobie wyobrazić, ja się dopiero później dowiedziałem od pana prezydenta Wałęsy, z którym miałem bardzo dobre wkłady. I to naprawdę jest człowiek, który był, jest i będzie postacią historyczną. Może wielu ludzi spojrzy na mnie z niechęcią, ale Wałęsa był bardziej znany na świecie jak Jan Paweł II. On był wszędzie znany. I to on tą komunę złamał. I krótko po tym, jak panu opowiadałem, po tym posiedzeniu Komisji Mniejszości, to był styczeń, przyjechał Bundeskanzler Kohl. I kanclerz, przypomnijmy, Republiki Federalnej. Tak, kanclerz Republiki Federalnej, moim zdaniem największy kanclerz, większy od Adenauera, bo to on doprowadził do zjednoczenia. I proszę sobie wyobrazić, że miał rozmowę z Wałęsą i mówi: panie kanclerzu, czy pan wie, że niedługo zwali się mur berliński? A co pan opowiada? Jakieś głupoty. I proszę sobie wyobrazić, mniejszość niemiecka miała okazję spotkać się wtedy z kanclerzem Kohlem. To było, jak dobrze pamiętam, 8 listopada. Ale przyjechaliśmy do Warszawy, niestety pana kanclerza nie ma. Pan kanclerz wydał bankiet, a kanclerza nie ma. Gdzie był kanclerz? Był w Berlinie, bo mu się mur walił. Słowa okazały się prorocze. Właśnie. I o tym mi mówił, kiedy jechałem razem z nim, już prezydentem, do Niemiec. Zabrał mnie z sobą jako taką maskotkę, ale to... To jest na książkę. Którą kadencję pan zapamięta najbardziej? Wszystkie. Tę pierwszą? Mhm. Wszystkie. Pierwsza była... No, trzeba się było przyzwyczaić, trzeba się było uczyć. Ale potem... to, o czym mówiłem w kampanii wyborczej, to się realizowało. Mówiłem o tym, że ludzie należący do mniejszości powinni być szanowani. Tak też było. To nowa ordynacja wyborcza wprowadziła zwolnienie z klauzuli 5%. Ale 97. Co to było? Konstytucja. Pan był członkiem także komisji, która... Byłem członkiem komisji konstytucyjnej i zapisy konstytucyjne chroniły mniejszości, język mniejszości. I co potem? Wejście do NATO. Za tym też byliśmy. Ale Unia Europejska była dla nas bliska. I to był... No już 2005, a niedługo potem było co? Uchwalenie ustawy o mniejszościach. A więc cały ten ciąg zdarzeń... W krótkim czasie popatrzmy. No, to wie pan, z perspektywy czasu to krótki czas, ale to jednak było 15 lat.
No, ale to już tylko wspomnienia. Dziś jestem na emeryturze. Wspominam tamte czasy, często mi się śni. No, ale tak to już jest. Bardzo uprzejmie dziękuję za te wspomnienia z tych właśnie no, 35 lat, jak to wyglądało, bo nie każdy pewnie tę historię zna i to, taką żywą historię, którą pan nakreślił, nie da się ukryć również ze wzruszeniem. Dziękuję za spotkanie. Dziękuję bardzo. Pan Henryk Kroll, były poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Przypomnijmy, pierwszej, drugiej, trzeciej, czwartej i piątej kadencji był naszym gościem. Za rozmowę państwu pięknie dziękuję. Mariusz Studzienny, do zobaczenia.